Siema tutaj. Kiedy będzie nasz nagrywać? To nie mów czasami. No już zaczynam, no już nagrywam dawno. Dobra, co to pójść czas nagrywam? No nie, no dobra, ciągnij. No to gramy. Witam was tutaj DX Das, a ze mną jest... Joystick. I jak możecie zauważyć w okienku, widzicie moją grę, co powinno wam umilić trochę widok z mojej perspektywy. Tak. Tak ogólnie jest to drugi odcinek już tak długo nie wrzucanej serii Minecraft, ponieważ jak długo, mieliśmy co ty taką mówisz? Przerwę. Co ty mówisz? No to nie, no tak wrzucaliśmy go kiedy? No ostatnio. We wrześniu. Dobra, ciągniemy, trzeba ciągnąć. Powróciliśmy z tą serią i mam nadzieję, że będzie ona jak najczęściej, jak najczęściej na filmiki wrzucane. No właśnie, ja też mam taką nadzieję. I żebyście nas zachęcili, to plusujcie, łapkujcie, komentujcie, subskrybujcie, wszystko, dobrze. Dobra, no zaczynamy, jak widzicie, nie wiem, o ile pamiętacie, w poprzednim odcinku rozbiliśmy się w... Dziurze. Dziura. Dobrze. Gdzie ty jesteś? Zapraszam, ja jestem... A tutaj. Na drzewie. Steve. Co Steve? No jesteś Steve'em, ja masz skina. No dobrze, może się kiedyś naprawić. Dobra, ale... I się rozejrzę trochę, bo my mamy zamiar rozbudowywać w jakiejś skale, nie? No też tak myślę, tylko właśnie problemem jest jedna rzecz. Bo to może się w jakiejś... Może w jakimś piaskowcu się rozbijemy, co? Gdzie? W piaskowcu. W piasku? No w piasku się może rozbijemy. Aha. Chyba trzeba mieć jakieś takie podtrzymanie, żeby nam się na łeb nie zawalił, co? Chodź tam. Dobra, to coś. Tak jak coś chciałem ci powiedzieć, ale czekaj. Ej, no co jest, zacząłem się. A dobra, kojarzysz tego skejcika z naszej szkoły, nie? Po co mówimy teraz na Let's Play o tym? No bo nie miałem ci tego kiedy powiedzieć. Dobra, nie, dobra, ogólnie może rzucamy taką zasadę, że jak poruszymy jakiś temat z naszej szkoły, to my chętnie przedstawimy go, kiedy sobie wytłumaczymy. No kojarzę go, no to o co chodzi? No to chodzi o to, że co to, a dobra. Iż taka jedna koleżanka powiedziała mi, jaką on ma ksywę, co nie? No. No i się trochę zdziwiłem, bo miał już 3 ksywy od początku pierwszej klasy. Stop, widzisz to przede mną? No widzę, jakaś fajna góra, chyba tam idziemy, co? No, bo ponieważ ja się zbiłem w tym podospadzie. Dobra. Czekaj, mam zwiechę. No właśnie, u mnie też masz zwiechę. Tak stałeś i pobiegłeś jakieś 500 metrów dalej. Okej, już jestem. No, dobrze, dobra. To on miał tak, na początku pierwszej klasy miał ksywę DJ Struna, co nie? Mm-hmm. Bardzo koksiarska ksywa, kurde, mam laga. No. Dobra. Mówił, że wszyscy go znają, że jest koksem i że wszyscy o nim gadają w szkole. No. Chociaż tak nie było. Ale tylko wszyscy wiedzieli, że się tak, wiecie, wozi. No. No, to jest koks. Pada tego grzyba! Kurde, fix, nie wiem, gdzie jestem. Gdzie ty jesteś? O, no dobrze, chodź tu. Pada tego grzyba, fajny, nie? Gdzie? Jakiego grzyba? Bo to słoń? Aha, spoko, tylko ja mam takie jakby... takie niezaładowane czanki. No to poczekaj, no to popatrz na to trochę. O, jest, dobra. Fajny, ale... nie? No, tylko nie wiem, o co ci chodzi. To jest właściwie jakiś, nie wiem, to jest wielbłąd, któremu... Mówisz tam... o tej górze, tak? No, to o czym? Raczej nie o mojej dupie. O, wodospad. To schodzimy tutaj. Fajna ta góra. Chociaż no mogę, jak mi się raczej mało do mieszkania. Dobra. Nieraz budujemy się gdzieś tam dalej. I wracając do tematu, ten... Gdzie ty jesteś? A tu. Ten skejcik nasz, potem odkupił od pewnego gościa ksywkę DJ Struna. On był DJ Struna. Odkupił ksywkę DJ Tesco. No. Tak. Teraz ma ksywkę 50. I co? No bez kitu. I ja się tak brechtam z niego, bo ta moja koleżanka mówi: ja zawsze jak go widzę w szkole, to mi to krzyczę: o, 50 idzie, siema. Ten skate to 50 teraz? No, weź jaki gościu. Dobra, to może ogarnę wam ludzie. Węgiel. W szkole mamy takiego... takiego skate'a, który jak jesteśmy po... Masz młotek? Pół kilo? A co tam jest? Węgiel. To może
Czekaj. Może tu sobie wejść do naszej chaty, co? Tutaj? No a co? A gdzie wyjście, albo w ogóle gdzie to osiedlimy? Dobre pytanie. Czekaj. Ty! Mam! Wiem! I know! I'm sexy nie, and lonely. Ja nie lubię mieć nic. Co? Spadłeś? Spadłem. Na HP trzymam się. Gdzie no jesteś? Dobrze. Ja dobrze. Nie lubię mieć niezaładowanych czanków, no. No, co? Stop, stop, cofnij się. Poczekaj chwilę, zrobię cięcie i załadują mi się czanki. Zaraz wracamy. Okej, okay, jesteśmy, już mam czanki. Creeper okay, w wodzie. Gdzie masz? Nie, w noc się robi. To bardzo ci będzie trochę dłuższy. Noc? Czyli a oczywiście bez... możesz, nie? Znaczy tak już zmieszkać. Trochę jest. Dobra. To może po prostu sobie cięcie i powiemy wam, czy nakończymy, czy nie. No. Dobra. Jakby ci to powiedzieć? Dobra, widzę cię. Tylko jestem na górze i to jest problem, bo ja mam 4 serduszka teraz. No to tutaj masz... Nie, o, woda... fuck! Dobra. Ale wparciasz. Woda, myślałem, że spadnę na piasek. Dobra myśl. Trzeba tylko to tutaj ładnie rozbudować. Ale na serio mówię, wiesz? Fajne. No i naprawdę, no. Też, patrz. Tutaj tą górę... Tutaj gdzieś ogarnęli tą wodę. No. Taki mój pomysł. I byśmy zrobili wejście i byłoby nawet takie... Tą górę, myślę, tutaj tą dziurę się zabuduje piaskiem i będzie. Kurde. Spadam. No, szczególnie sandem. Dobra, no to w takim razie myślę, że jak już jest ciemno, to pomyślimy o tym w kolejnym odcinku, kiedy już będzie jasno. Takie trochę odkrycie teraz, tylko może najpierw ogarniemy sobie jakiś nosek, żeby tu było wiadomo, nie? No. No to ja zrobię workbench'a, a ty możesz... nie wiem. No ja poczekam, aż zrobisz. Dobra, tu na chwilę go postawię. I kiedy no, już zrobimy sobie... a masz wełnę w ogóle? Nie. Ja też nie. Teraz zrobię ci od razu kill-off. To tego. To w przyszłym odcinku już tutaj zaczniemy ogarniać. Już trochę pewnie ogarniemy nie na wizji, żebyście się nie zanudzili. No i opowiemy wam najprawdopodobniej. Ale jak widzicie, po prostu chodziło nam dzisiaj o znalezienie miejsca na hajza, więc jest dobrze. No i takie miejsce jeszcze zawsze musimy jakiś filmik rzucić, nie? No właśnie, dobrze by było zawsze. Dobra, no to ja sobie robię nocleg. No póki jeszcze moków tutaj nas nie... No, póki tu jeszcze mobów nie ma, no to... ciągniemy. Co? Czystych porcji drewna? Co to by? Co to? Odsuń mi się stąd, kurde. My nie jesteśmy człowiek jakimiś aristokratami, to ty co spierdzielasz? No ja tu robię sobie noc. Drewno trzeba oszczędzać. No nie bij mnie! Drewno trzeba dobra. Oszczędzać. Dobra. No nie! Dobra. Drewno... No. Idziesz spać czy nie? No nie! Ja idę na... idę bawić się z creeperami. Czekaj, jestem. O, mam achievementa getting good. Gdzie? Boże święty! Boże nie, wyskoczyłeś jak jakiś pizuś mały. Dobra, no to... No dobra, nie sądzę o to tak, więc my się chyba żegnamy. No to w takim razie, jeżeli nie chcesz tutaj, w tym, no to ja się położę na tej trawie. Dobra. Ale trawę mam obok dla ciebie mam obok drugą, tak więc chodź tutaj, masz wygodną trawę do leżenia, wysoka, zakrywa ci aż do kolan. Czyli nie, czy mogę tutaj się rozebrać? No tak. Przecież nikt cię nie widzi w tej wysokiej trawie. To dobrze. O fuck. Jest to z głowy. No zepsułeś wysoką trawę, a teraz... O. Łączy mi się widok z góry. Znaczy z oczu. Znaczy a, na oczu. A, jeszcze w tego, ząk nam face. Dobra, mam drastyczny spadek klatek przez to twoje... Okej. Dobra. No to my się takim miłym akcentem żegnamy i do następnego odcinka. Chwila. Będzie jak najbliżej. Momencik. Moment już. Tylko tutaj robię sobie nocleg. Okej. No to do widzenia. Ty tam sobie... Siema. Dzięki. Ty tam sobie, nie wiem, niech cię creepery zjedzą. Jak tak nie chcesz. Ja skoczę do ciebie. Nie ma miejsca. Kurde. Dobrze. I co? Ale przytulnie i ciasno i ciemno.
Dobra, to idę. No to my się naprawdę już żegnamy. No, dobra, na razie. Żegnam was i życzę wam miłych snów. Dobra, cześć. Cześć.